Chciałbym Wam teraz opowiedzieć na początek o tagach HTML, ponieważ jak już widzieliście, tutaj kilka tagów na początku zostało użytych, np. przykład head, body, HTML itd., ale to są takie tagi pojedyncze, tylko będziemy mieć jedno head na całej stronie, jeden HTML i jeden body, tak? To są pojedyncze tagi, one są użyte tylko jeden raz na stronie. Zazwyczaj takich tekstów, jak tutaj sobie napisaliśmy, po prostu hej, raczej nie będziemy używać. Zazwyczaj jakąkolwiek treść chcemy podać na stronie, będziemy ją podawać wewnątrz właśnie jakiegoś znacznika HTML. No bo co to jest to hej? Czy to ma być jakiś tytuł? Czy to ma być jakiś artykuł? Czy to ma być jakaś, jakiś paragraf? Co to ma być? Czy to ma być jakiś link, odnośnik HTML lubi, żeby wszystko było oznaczone. Cokolwiek tutaj dodajemy, no to to ma jakieś przeznaczenie, tak? A jeżeli to dodajemy i nie wiemy jakie to ma przeznaczenie, to chyba może niekoniecznie powinniśmy w ogóle to dodawać. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy sobie dodać jakiś tytuł czy jakiś nagłówek, no to zazwyczaj yy, chcielibyśmy to oznaczyć, że to jest właśnie nagłówek. No i w html mamy kilka stopni nagłówków. Możemy sobie na przykład, no nagłówek z angielskiego to jest heading, więc możemy sobie na przykład otworzyć znacznik i wpisać na przykład H1. To jest najwyższy ym, nagłówek, tak? Będzie on największy. Jeżeli sobie wpiszemy, że to jest jakiś tytuł strony na przykład, jak sobie zapiszemy i teraz damy run i debug. To zobaczcie, że widzimy dosyć duży taki tutaj napis. Możemy sobie dodać też nagłówki dalszego stopnia, na przykład H2, H3, H4, H5 i tak dalej. Tak? To będzie kolejny nagłówek. I jak sobie zapiszemy, otworzymy naszą stronę i odświeżymy, zobaczcie, że im nagłówek dalszego stopnia. Tym tutaj treść będzie coraz mniejsza, ta czcionka będzie coraz mniejsza. Oczywiście moglibyśmy to później pozmieniać, ale raczej chyba nie powinniśmy tego robić, tak? No bo to jest dosyć logiczne, że nagłówek wyższego stopnia powinien być większy, a kolejne powinny być coraz mniejsze. Więc w taki sposób będziemy dodawać sobie kolejne nagłówki. Co na przykład, jeżeli chcemy sobie dodać jakiś paragraf? No do tego też jest osobny znacznik. Przejdziemy sobie poniżej, wpiszemy P. I zobaczcie, jak sobie najedziecie tutaj teraz na to P, to z prawej strony pokazuje, że DP Element represents a paragraph, tak? Czyli dodajemy sobie P. Zobaczcie, że Visual Studio Code automatycznie nam się tutaj zamyka, więc mamy tutaj znacznik otwierający i automatycznie dodaje nam się ten zamykający. No i tu możemy sobie teraz wpisać jakąś treść paragrafu. I jak sobie otworzymy naszą stronę, odświeżymy, to widzimy, że tutaj jest paragraf. Jeżeli chodzi o Visual Studio Code, w ogóle o treści na stronach, to często kiedy się buduje jakąś stronę internetową, to się używa tak zwanego dummy text, czyli takiego tekstu przykładowego, właśnie żebym nie musiał teraz wpisywać, że to jest nasz pierwszy paragraf i tak dalej, i tak dalej, żeby zobaczyć jak tekst układa się na stronie, zazwyczaj używamy tak zwanego lorem ipsum, i może kiedyś zdarzyło Wam się, że coś takiego widzieliście. To jest właśnie tak zwany dummy text po to, żeby wypełnić jakimś tekstem naszą stronę, żeby zobaczyć jak ona wygląda. I tutaj za pomocą emeta, o którym już Wam wspominałem, w łatwy sposób możemy sobie taki lorem ipsum wstawić. Więc jeżeli jesteśmy tutaj na przykład w paragrafie i zaczniemy wpisać lorem, to zobaczcie, pokazuje się tutaj podpowiedź, że to jest emet abbreviation, czyli skrót. No, i jak sobie teraz damy tabulator, to automatycznie doda nam treść takiego paragrafu. Jak sobie tutaj odświeżymy, to widzimy mniej więcej, że taka treść została dodana, tak? Jakbyśmy chcieli sobie dodać jeszcze więcej tej treści, możemy sobie tutaj przejść, znowu wpisać lorem, dać znowu tabulator i dostajemy jeszcze więcej tej treści. Aczkolwiek, zobaczcie, że teraz, jak dodałem sobie ten paragraf, to moja linia kodu jest bardzo długa. Ja tutaj mam troszkę powiększoną czcionkę, tak żeby Wam było dobrze czytać ten kod, ale raczej to jest rzadkość, żeby używać tak długich tutaj linii. Zazwyczaj lepiej się pisze kod i go czyta przede wszystkim, jeżeli wszystko jest tutaj widoczne na naszym ekranie i nie trzeba tutaj przewijać naszego paska, żeby czytać kod. Oczywiście z góry w dół musimy przewijać, no bo nie ma na to innej opcji. Ale lewo, prawo raczej nie chcemy tego robić. Oczywiście możemy sobie taką opcję zmienić. Zobaczcie, jak sobie damy tutaj view i możemy wybrać Word Wrap, dzięki czemu cały kod będzie nam się tutaj pokazywał w oknie. Tyle, że ta opcja działa do każdego pliku osobno, czyli domyślnie mamy tą opcję wyłączoną i w każdym pliku, jeżeli takie coś chcemy zastosować, to musielibyśmy sobie to włączać. Ale jest też ustawienie takie globalne, które będzie włączać ten Word Wrapping dla wszystkich stron, z którymi będziemy pracować, I ja osobiście taką opcję chciałbym sobie włączyć i od razu Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli Wy też chcecie, oczywiście możecie, jak nie, to nie. Przejdę sobie do File, następnie Preferences, wybiorę Settings, i tutaj zobaczcie, możemy wyszukiwać różne ustawienia, ponieważ jest ich tutaj, zobaczcie, 100 tysięcy milionów. Więc ja sobie zacznę wpisywać Word, a następnie. Rap, i tutaj mamy e, właśnie taką opcję. Tyle, że ja raczej chcę wybrać o tą trzecią, nie tą pierwszą, tylko tutaj mamy tutaj wyłączone to globalnie, a ja sobie to włączę. I teraz, jak już zamknę te ustawienia, to zobaczcie, że automatycznie mi się ta e, cała treść, cały kod ładnie tutaj rapuje, i nie muszę już przesuwać tym paskiem. To przynajmniej dla mnie jest duże ułatwienie. Ok, wiemy już o nagłówkach, wiemy o paragrafach, co jeszcze mamy? Tak naprawdę tych znaczników jest 100 tysięcy milionów. Do wszystkiego tak naprawdę mamy jakiś znacznik. Jeżeli chcemy dodać jakieś zdjęcie, to użyjemy znacznika IMG. Tyle, że samo IMG, zobaczcie, niewiele nam daje. Znacznik IMG nie ma tagu zamykającego. Istnieją też takie właśnie tagi takie znaczniki, które tylko się otwierają, ale się nie zamykają. Na przykład, zobaczcie, tutaj mamy metę, ona ma tutaj znacznik otwierający, następnie ma tutaj jakiś atrybut z wartością, ale nie ma tutaj żadnego tagu zamykającego. Tagi zamykające są tylko wtedy, kiedy potrzebujemy wstawić jakąś treść pomiędzy znacznik otwierający a znacznik zamykający. Jeżeli żadnej treści nie trzeba wstawiać, to takiego znacznika nie ma, nie ma tego zamykającego. No i jeżeli chodzi o IMG, tak, czyli wstawianie ym, zdjęć, no to tutaj właśnie nie wstawiamy zdjęcia pomiędzy znacznikiem, tylko wstawiamy zdjęcie jako atrybut. Jaki mamy atrybut na przykład dla naszego znacznika IMG? Jak sobie damy teraz spację, to zobaczcie, mogę sobie tutaj dać src albo src set, ale to jest troszkę bardziej zaawansowane, do tego wrócimy kiedy indziej. Więc zwykłym takim atrybutem, dzięki któremu dodamy jakieś zdjęcie, jest właśnie src. I teraz tutaj możemy sobie dodać ścieżkę do jakiegoś zdjęcia. No ja tutaj w naszym folderze nie mam na razie żadnego zdjęcia, więc przejdę na internet, skopiujemy sobie jakiś adres, zobaczymy czy u nas się to wyświetla. Otworzę sobie tutaj kolejną zakładkę, piszę na przykład pixabay.com No i tutaj wybierzemy sobie jakiekolwiek zdjęcie, niech to będzie o na przykład e, tutaj taka ulica. Pobierzmy sobie adres tego zdjęcia, czyli kliknę prawym, wybiorę Copy image adres i teraz sobie tutaj wstawimy wewnątrz tego znacznika, czy wewnątrz tego tagu src, wklejam sobie to, zapiszę, otworzymy naszą stronę, odświeżymy i zobaczcie zdjęcie zostało załadowane, tak, czyli w taki sposób dodajemy zdjęcia. Mamy jeszcze takie znaczniki, na przykład jak a, może przejdę tutaj, mm, powiedzmy o tutaj sobie. I dodamy znacznik A. Od czego jest A? A jest od dodawania linków. Tyle, że sam znacznik A nic nam nie da. On potrzebuje atrybutu. Zobaczcie na dole jest napisane, że jeżeli znacznik A, czyli element A, ma atrybut HREF, to wtedy działa on jako hyperlink, czyli właśnie jako odnośnik. No i żeby właśnie dodać sobie jakiś odnośnik, na przykład do naszej strony. To dodamy sobie a, ale poza tym jeszcze dodamy sobie atrybut, czyli href. No i teraz wewnątrz cudzysłowu, tak samo jak robiliśmy to ze zdjęciem, musimy dodać teraz jakiś adres. Czyli załóżmy, że ja chcę dodać adres do mojej strony, czyli do pikademy.pl. więc sobie skopiuję teraz ten adres, przejdę tutaj i wkleję tą ścieżkę. Zamykam i tutaj zobaczcie, że jest. Tak, zamykający, ponieważ tutaj musimy coś wpisać. No bo jeżeli nic nie wpiszemy, to zobaczcie, przejdę tutaj na stronę na chwilę, odświeżę. Zobaczcie, że tu się nic nie zmieniło, prawda? Nie widzimy żadnego odnośnika. Dlaczego? No bo właśnie musimy tutaj podać coś, żeby użytkownik wiedział na co ma kliknąć. Czy to ma być jakiś tekst? Niech to będzie tekst, że na przykład przejdź do strony. Zapiszemy sobie to i to właśnie pomiędzy znacznikami, tymi otwierającymi i zamykającymi, to będzie to, co będzie widoczne dla użytkownika. Czyli przejdziemy sobie teraz na stronę, odświeżymy i zobaczcie, że to jest link. Po kliknięciu na który zostanę przeniesiony na stronę PikaDemia. Ok? Tak to działa. Jakie są jeszcze znaczniki? Jest ich mnóstwo. Możemy sobie tworzyć osobne sekcje. I wewnątrz nich dodawać, właśnie całe artykuły, czy całe jakieś bloki inne. Jeżeli tworzymy artykuł, to też mamy właśnie taki znacznik cały, jak artykuł, czyli załóżmy, że to był jeden artykuł, więc możemy to zawrzeć wszystko wewnątrz znacznika. Zobaczcie, artykuł, tak, otwierający i zamykający. Więc teraz, tak naprawdę, to wszystko powinienem stąd wyciąć i wkleić tutaj wewnątrz tego zewnętrznego znacznika article. Mamy też bardzo popularne znaczniki div, które tak naprawdę do jakiegoś czasu tworzyły cały szkielet naszej strony internetowej. Będziecie się z tymi znacznikami chyba spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. I wewnątrz tego diva też będziemy dodawać sobie jakieś kolejne divy, jakieś inne znaczniki i tak Wraz z nadejściem wersji HTML5 ten div trochę stracił na znaczeniu, Tutaj bardziej właśnie teraz stawiamy na te znaczniki jak article, section, header, footer i tym podobne. Ale i tak na wielu stronach div, no on jest taki bardzo uniwersalny. Za pomocą divu możemy zbudować całą stronę. Więc na pewno często będziecie się z tym spotykać. Tutaj też możemy sobie dodać jakiś tekst. I teraz jak przejdziemy na stronę, odświeżymy to zobaczcie, że na dole to się pokazuje. Mamy jeszcze na przykład taki Znacznik, który nazywa się span, on charakteryzuje się tym, że nie przechodzi nam do kolejnej linii. Zauważcie, że te wszystkie znaczniki, których używaliśmy do tej pory, one były elementami blokowymi w sumie, i przez to każdy z tych elementów był jeden pod drugim. To właśnie rozróżnia elementy blokowe, o tym jeszcze sobie będziemy mówić, ale span jest właśnie takim elementem. Liniowym on nie powoduje nam przejścia do kolejnej linii, nie, nie zaczyna się w kolejnej linii. Więc tutaj, jakbyśmy sobie dodali na przykład tekst 1 i teraz próbowali to wyświetlić, to zobaczcie, że on wyświetla nam się obok naszego linku, ponieważ jest to element liniowy. Jak sobie go skopiujemy, wklejemy poniżej, nazwijmy to na przykład tekst 2 i przejdziemy z powrotem do strony, to zobaczcie, że dalej wyświetla nam się on w jednej linii. Tutaj to nie ma znaczenia, czy wy to piszecie w nowej linii i tak dalej, to, to tutaj nie ma znaczenia. Tu możecie sobie spacje dawać, entery yy, i to są tylko białe znaki, białe spacje tutaj HTML tego nie rozróżnia. Tutaj chodzi o to tylko, żeby sobie strukturyzować kod tak, żeby było nam go łatwo czytać, a HTML zawsze będzie wyświetlał się tak samo, nieważne ile tutaj tych białych znaków dodacie. Oczywiście robimy to w ten sposób, że zewnętrzne elementy Robimy jedno wcięcie, a następnie wszystkie elementy, które są wewnątrz, dajemy po kolejnym wcięciu. Czyli teraz, znowu, jakbyśmy wewnątrz, na przykład, chcieli sobie dodać jakiś div, powiedzmy, i wewnątrz tego diva chcielibyśmy dodać teraz jeszcze paragraf, to zobaczcie, że te wcięcia robią nam się automatycznie i to jest coś, co powinniśmy zachować. Czyli im bardziej przechodzimy do środka, tym bardziej oddalamy to. Od lewej strony ekranu. O tych elementach blokowych i liniowych jeszcze sobie opowiemy. Na razie wydaje mi się, że to wystarczy. Główne takie znaczniki HTML właśnie Wam pokazałem. Jest ich naprawdę wiele i z czasem będziemy sobie je poznawać, ale na chwilę obecną nie ma sensu pokazywać Wam ich wszystkich, ponieważ nie będziemy z nich wszystkich korzystać przez długi, długi czas. Więc wydaje mi się, że to by było bez sensu. Chciałbym, żebyście tylko zapamiętali te główne, które Wam pokazałem. I żebyście mieli świadomość tego, że tak naprawdę cokolwiek robimy, wszystko prawie będzie miało jakiś tam swój znacznik. Nawet jak będziemy dodawać jakiś adres do swojej strony internetowej, to też istnieje do tego specjalny znacznik, który się nazywa adres, zobaczcie, tak? Więc no, jest ich naprawdę dużo. Jak sobie wpiszecie w internecie znaczniki HTML, to zobaczycie, jak wiele ich jest, a później też sami sobie je będziemy omawiać. Chciałbym, żebyście teraz spróbowali sobie stworzyć taki podstawowy szkielet strony. Zróbcie coś, co wy lubicie, nie musicie powtarzać tego co ja robiłem, bo ja tutaj to robię tak improwizuję. Stwórzcie coś, co by wam się podobało. Nie wiem, lubicie koty, dodajcie jakiś tytuł strony, dodajcie podtytuł, jakiś paragraf, nie wiem, opiszcie, co ten kot robi, jakie jest rasy i tak dalej. Dodajcie jakieś zdjęcie, dodajcie jakiś link może do artykuł, z którego braliście ten tekst, żebyście już zaczęli coś robić z tą stroną, tak, żeby to nie było tylko na marne samo oglądanie tego filmu, tylko żeby zaczęło wam to wchodzić w krew. No bo samo oglądanie nic wam nie da, znaczy trochę da, ale to tylko wtedy, kiedy ubrudzicie sobie ręce pisaniem kodu, tylko wtedy będziecie się uczyć. Dzięki temu będziecie już widzieć, że każdy link podajemy tutaj wewnątrz cudzysłowu, że dodajemy atrybuty, że niektóre elementy jak image na przykład nie mają tagu zakańczającego i tak dalej, więc spróbujcie sobie coś takiego stworzyć. I jeżeli macie taką ochotę, podzielcie się z tym, co zrobiliście już na grupie na Facebooku, tak, żeby coś się działo, tak żebyśmy cały czas szli do przodu.